Pole tekstowe to element, który możemy wypełnić treścią. Domyślnie po otworzeniu nowej prezentacji mamy widoczny tytuł i podtytuł. Są to obszary, które są również polami tekstowymi. Pola te możemy wypełnić treścią, klikając na odpowiednie pole i wpisując bądź wklejając nowe treści. Jeżeli chcemy dodać nowe pole tekstowe, przechodzimy do zakładki Wstawianie, a następnie z sekcji Tekst wybieramy pole tekstowe. Klikamy. Po kliknięciu nasze nowe pole tekstowe pojawi się na slajdzie. Jeśli chcemy przesunąć dany element w inne miejsce, należy najechać na krawędzi danego pola, kliknąć lewym klawiszem myszy i przytrzymać, a następnie przesunąć w dowolne miejsce. Po upuszczeniu pole pozostanie w wybranym miejscu. Aby wpisać treść do pola tekstowego, należy kliknąć na to pole tekstowe, zaznaczyć istniejącą treść i wpisać bądź wkleić nową treść. Po wpisaniu treści może okazać się, że pole tekstowe ma nieodpowiednie wymiary, które mogą spowodować to, że pole będzie wychodzić poza obszar slajdu. Oznacza to, że podczas pokazu prezentacji treść, która znajduje się poza slajdem, nie będzie wyświetlana. W każdej chwili możemy nadać inne wymiary pola tekstowego. Jeżeli klikniemy na wybrane pole tekstowe, w miejscu obramowania pojawią się uchwyty. Gdy klikniemy na taki uchwyt lewym klawiszem myszy i przytrzymamy, a następnie zaczniemy przesuwać kursor w inne miejsce, okaże się, że pole zacznie zmieniać swoje wymiary. Operacje zmiany położenia pola bądź zmiany wymiarów można z powodzeniem stosować do innych pól czy obiektów znajdujących się na naszym slajdzie. W tym przypadku zastosowane zostały operacje przesunięcia i zmiany wymiarów do tytułu i podtytułu.